Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. W poprzednim udało nam się zdobyć tabliczkę oczywiście, już trzecią i drugą zresztą też nam się udało. Mamy do rozdysponowania również punkty nauki w siłę, więc myślę, że to zrobimy. Ale chciałabym z powrotem założyć swój pierścień szybkości, żeby zawczasu nie zapomnieć. I co? Lecimy. Czytuje nam znowu Jarkendar. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam ostatnią tabliczkę. A więc naprawdę zaufałeś Adanosowi, a on zaprowadził cię do komnaty zaufania. Skąd wiesz, gdzie byłem? Trochę o tym czytałem, a trochę się domyśliłem. Wszystkie tajemnice i zagadki starożytnych układają się w logiczną całość. Wystarczyło tylko odnaleźć klucz do ich odczytania. Możesz mi pokazać tę tabliczkę? Proszę. Dokładnie tak, jak myślałem. To ostatnia i najcenniejsza tabliczka. Teraz mamy już wszystkie trzy relikty, a Złote Wrota stoją przed nami otworem. Pozostał jeszcze tylko rytuał przywołania portalu. Teraz muszę dokładnie przestudiować drugą i trzecią tabliczkę i zbadać, na czym on polega. W międzyczasie możesz poprosić dwóch magów, najlepiej Saturasa i Miltena, aby byli gotowi do pomocy, jak tylko przygotuję rytuał. W porządku, zajmę się tym. Świetnie. Odwiedź mnie jutro. Mam nadzieję, że do tego czasu rytuał będzie gotowy. Poinformuj też generała, gdyż portal będziemy przywoływać w obozie paladynów. Dlaczego akurat tam? Bo tam umieszczonych jest 5 platform teleportacyjnych, więc to miejsce jest szczególnie nasycone magią. Tam najłatwiej będzie przeprowadzić rytuał. Okej, fajnie. Słyszałam gdzieś tutaj poszukiwacza i się nie myliłam. Dzień dobry. O proszę, widzę, że teraz będziemy ich tutaj mieli zdecydowanie więcej. Jakie slalomy wymijające, ładne mu zrobiłam. No i się zdążył wyleczyć, bo troszeczkę coś mi nie poszło. Tam są orkowie, no tak. Więc miałam takie... Dlaczego tam coś jest? Nie mamy chyba nowego rozdziału. Zastanawiam się, czy już stwory się gdzieś jeszcze pojawiły, czy nie. Tutaj wygląda, że jest czysto. No dobrze. W takim razie mamy do poinformowania dwie osoby. No to w takim razie na pewno udajmy się na najpierw może do obozu orków. Witam, dzień dobry. I teraz tak, będziemy przeskakiwać za chwilę. Coś już czuję, że próg punktowy, bo na 1000% jest przy 90 próg. Więc chodźmy do Gorna i zobaczmy, jak to wszystko tutaj będzie działać. Zardzewiały mecz dwuręczny nie potrzebuje. To Gorn nas uczy siły. Mamy teraz punktów 87. Więc tak, zjemy sobie. Albo wiecie co, wiem co my zrobimy. Niepotrzebnie się tutaj przeteleportowałam, bo... Możemy iść poprosić Inosa o jakieś tam punkty. Jak troszeczkę złota damy, a w sumie złota mamy aż nadto, więc moglibyśmy poprosić o podwójną siłę na przykład za takie pieniążki. Jeżeli mogę. Mogę. Chyba. Okej, możemy się modlić przez ileś godzin, ale czy dostaniemy za to punkty tak jak zawsze w normalnym gotiku? Nie wiem, uznajmy, że to przewiniemy. Nie, nie mogę. Pomodliliśmy się do nocy. No niestety, liczyłam, że dostaniemy jakieś pieniądze. No nic, więc tak. Zaraz porozmawiamy sobie z Lee. Mam jeszcze skórzane mieszki, ale nawet nie chcę się ich otwierać za bardzo. Mamy 2 smocze korzenie i tak z nich za dużo nie zrobię. Możemy sobie zjeść na pewno ognisty gulasz, jeden. I możemy sobie zjeść jeden smoczy korzeń. Mamy teraz 89 siły. Jesteśmy gotowi na przeskoczenie progu.
punktowego. Andre, z tego co pamiętam, też uczy siły. Jeżeli będzie mógł mnie uczyć, no to przeskoczymy sobie u Andre. No i co, przeskakujemy. Tak, przeskoczyliśmy wreszcie próg punktowy. I teraz już będziemy się koksić, moi drodzy. Jemy wszystko to, co mamy w ekwipunku. Siły mamy aktualnie 94. No to tak, kuszy jeszcze wiadomo nie możemy założyć, to tak. Pijemy wszystkie eliksiry stałe, które mamy. Do siły mamy aż 6. Także koksimy naszego bezimiennego bohatera. Zobaczymy, ile siły nam z tego wyjdzie. Już nie będziemy się uczyć siły raczej. Tutaj też mamy kolejne punkty. Tutaj mana plus 3. Kolejna siła. Bardzo ładnie. I teraz sobie jeszcze zjemy. Myślę, czy jeść te smocze korzenie, czy nie będziemy się bawić w alchemię, bo jak wbijemy jeszcze jeden poziom... Mamy 120 siły. Jak wbijemy w jeszcze jeden poziom, to jedyne, czego będziemy mogli w sumie się ewentualnie nauczyć, to będzie alchemia. Więc może byśmy sobie te resztę smoczych korzeni zostawili. Szczególnie, że mamy chyba dwa szczawie królewskie. Dokładnie. Więc będziemy mogli jeszcze zrobić sobie dwie mikstury siły. I teraz tak, co możemy założyć? Możemy założyć magiczne ostrze bojowe, niestety nie jest dla nas. Możemy założyć topór wojenny, a później już tylko kordelas, jak wbijemy dodatkowe punkty. Także myślę, że zostaniemy sobie przy tej broni. Teraz już powinien być koks mocy siła, nie powinno być już większych problemów. Lee stoi tutaj, więc poinformujmy go. Jutro odbędzie się przywołanie portalu Złotych Wrót. Co? Jakie przywołanie? Zdobyłem już wszystkie trzy tabliczki. Xardas wyczytał z nich, że aby dostać się do Złotych Wrót, trzeba przywołać specjalny portal. Przywołamy go właśnie tu w obozie. Dlaczego u nas? To miejsce wybrał Xardas. Podobno najlepiej odpowiada na potrzeby rytuału. Czy wiąże się z tym jakieś niebezpieczeństwo? Nie sądzę, ale lepiej mieć się na baczności. Wydam moim ludziom odpowiednie instrukcje, aby byli przygotowani. Z pewnością znajdzie się wielu gapiów. Jesteś pewien, że nic im nie grozi? Nad bezpieczeństwem będą czuwać Xardas, Saturas i Milten. A zapewne zjawią się także pozostali magowie. Dobrze. Chociaż i tak moi ludzie będą mieli broń w pogotowiu. Kto wie, jakie poczwary mogą stamtąd wyleźć. Bez obaw. To portal przygotowany przez starożytnych. Aczkolwiek tylko sama Danos wie, co się w nim kryje. Jutro na pewno się tego dowiemy. Poza tym musimy zaryzykować, jeśli chcemy pokonać nawałnicę Beliara. Dobrze. W takim razie do jutra. Do jutra. W porządku. I teraz tak. Lecimy do obozu orków, oczywiście do Miltena. A później do obozu magów wody, do Saturasa. Zacznijmy od Miltena. Miltenie, ja i Xardas potrzebujemy twojej pomocy. Do czego? Wkrótce wspólnie będziemy przywoływać portal prowadzący do Złotych Wrót. Potrzebna nam pomoc dwóch doświadczonych magów. Kto będzie oprócz mnie i Xardasa? Saturas. Dobrze, zgadzam się. Nie mogę odmówić, gdy prosi mnie Xardas. Bądź jutro w obozie paladynów, przy platformach teleportacyjnych. W porządku, przyjacielu. Dobrze, czy mogę coś powiedzieć Warekowi? Nie wiem, ale fajnie by było u tempszaka móc sobie coś kupić. Pohandlujmy. Ty miałeś fajne czary. Między innymi na przykład zmniejszenie potwora, które może się okazać przydatne. Przywołanie demona również. Deszcz ognia. No i to by chyba było na tyle. A jak tam ja stoję z moimi miksturami, moi drodzy? Jak my stoimy z tym? No mamy troszeczkę mało tych mikstur. I nawet mogłabym kupić większość od niego w sumie. Tych małych tak do 25, tych większych do 30. I tak nie mamy na co wydawać. Pełnia życia by się na pewno jakaś przydała.
Tak z 5 pełni życia i 10 tych setek. Dobrze. Stoimy raczej dobrze, jesteśmy wyposażeni, więc został nam tylko i wyłącznie Saturas, tylko musimy się oczywiście wymalić. Okej, okay, esencja many. I do Saturasa mamy pod 8. No dobrze. Potrzebujemy twojej pomocy. My to znaczy kto? Ja i Xardas. Znów ten przeklęty nekromanta. Czego on znowu chce? Wkrótce wspólnie będziemy przywoływać portal prowadzący do Złotych Wrót. Potrzebna nam pomoc dwóch doświadczonych magów. Czyli będę ja, Xardas i... O pomoc poproszę jeszcze Miltena. Dobrze, ale potrzebuję niewielkiej przysługi. O co chodzi? Jednemu z naszych braci, Apollosowi, od kilku dni coś zakłóca spokojny sen. Śnią mu się straszne zjawy, potwory i całe piekło. Musisz dowiedzieć się, co jest tego przyczyną i sprawić, aby Apollo znowu cieszył się zdrowym snem. Co dokładnie może zakłócać sen Apollosowi? Trudno dokładnie to stwierdzić. Być może jakieś osobiste zmartwienia, a może odkrył coś niepokojącego podczas swoich badań. Najlepiej sam z nim porozmawiaj. No w porządku. W sumie, wiesz co, ja bym się przespała do rana u ciebie, jak już tu jestem. No i zobaczymy. Tak naprawdę to jest jedyna rzecz, którą możemy się teraz zająć. Apollos siedzi chyba wyżej. Bo tutaj jest Centarion, tak? Tak, tu jest Pyron, Christian śpi. No to wychodziłoby na to, że Apollos... O, tu jest Apollos, dobrze. Podobno męczą cię złe sny. Tak. Od jakiegoś czasu, każdej nocy, śnią mi się straszne zjawy, widma i bestie. Każda z nich śmieje się wstrętnym, szyderczym śmiechem. Czasem z kolei widzę siebie na środku wielkiej bitwy. Wokół szaleje bitwa, leje się krew i dookoła słychać przeraźliwy chrzęst broni. A wokół mnie są rycerze ubrani w mroczne zbroje, chcących zadać mi cios, ale za każdym razem chybiają. W końcu strach powoduje, że się budzę. I tak całą noc. Czy domyślasz się, co może być przyczyną tych koszmarów? Tak, chyba tak. Od dziecka byłem wyczulony i przewrażliwiony na wszelkie dziejące się wokół mnie zło. Kiedyś widząc, jak pewien pan bił okrutnie swego sługę, rzuciłem się do jego nóg szlochając, by mu darował. Jestem pewien, że tu i teraz, gdzieś niedaleko stąd, doszło do jakiejś ogromnej niesprawiedliwości lub zbrodni. Wręcz namacalnie to wyczuwam. Postaraj się dokładnie zbadać okolice, a jeśli znajdziesz jakieś podejrzane ślady, daj mi znać. No dobrze. Nie wiem, czy dobrze strzelam, ale dawno nie byliśmy u naszych panów osadników i jednych i drugich. No ostatnio działo się troszeczkę tych całych tragedii. Ale jestem za tym, żebyśmy udali się tutaj do naszych osadników, którzy... O, dzień dobry, panie poszukiwacz, nie zauważyłam cię. Wow, na hita mam poszukiwacza? Naprawdę? Fajnie. To już jest naprawdę dobrze. Sprawdźmy, czy tutaj się coś nie dzieje. Dawno tam nie byliśmy. Ewentualnie jeszcze może w okolicy Noda może się coś dziać, no ale prędzej bym strzelała, że tutaj się coś dzieje, bo naprawdę dawno nas tutaj nie było i po prostu za cicho jest. Zobaczymy. Czy coś się tu wydarzyło? Czy jest święty spokój? Rita, czy wszystko ok? Lokar? Dość ryzykowna kradzież. Nie mamy zręczności. 55 to nie da rady. Arten? Też nic. Dobrze, czyli tutaj nic się nie wydarzyło. W porządku. Chodźmy jeszcze w stronę drugich osadników. Jeszcze możemy zawsze się rozejrzeć ogółem po całym bagnie, ale wydaje mi się, że... No bardziej sprawa, jeżeli ma czegoś dotyczyć, to bardziej tych osadników. No w obozie na bagnie raczej nic się nie wydarzyło. Co mówi mi dziennik? Apollo stwierdzi, że gdzieś niedaleko wyrządzono komuś straszne zło lub niesprawiedliwość.
Właśnie z tego powodu nie może spokojnie spać, ręczą go koszmary. Powinienem dobrze rozejrzeć się po okolicy i dać znać magowi, jeśli znajdę coś podejrzanego. No sporo poszukiwaczy się tutaj kręci, to trzeba przyznać raczej. Ale coś czuję, że to nie jest tylko i wyłącznie to. Wiecie co, może wyciągniemy sobie kuszę. Będziemy wtedy też widzieć, czy się coś tutaj złego, nie wiem, nie dzieje. No poszukiwaczy jest tutaj naprawdę dużo. Nie wyciągła mi się broń. Dobrze. Wiecie co, zrobimy sobie kolejny zapis i sprawdźmy dalej, czy coś się tutaj nie dzieje. Tutaj była jaskinia w okolicy. Chyba. Może tam się przejdziemy, czy tam się coś nie stało. Nie, pusto. No dobrze, tutaj jest pusto. Nie wiem, jak bardzo odległość jakby okolicy my mówimy. O Boże, jak ja się dzisiaj jąkam. Ale no wydaje się, że nic się tutaj nie dzieje. Jakoś... Bagienny golem się nam zrespił. A nawet dwa. Już nam nie biegnie. Chciałam się obronić przed golemem. Musicie mi pogratulować. Wow, golema mamy na dwa strzały. Dobra, czym ja się przejmuję? Witam. Dobra, wszedł nam niewidzialny cios. Troszeczkę mnie pobił ten golem. Dobra, taką setkę może. Razy dwa. I taką malutką. Dobrze. Czy coś jeszcze? Ja założyłam już tą nową kuszę? Nie, no po co, nie? Przecież możemy już nową kuszę włożyć. Dobrze. To przebiegnijmy się dalej. Nie myślałam, że się golemy zrespiły, no ale fajnie. O proszę bardzo, tutaj się coś stało. Ruten. Zdrowe mięso, chleb, niebieski bez, wisiorek zabitego osadnika, złoto, stara moneta. Znaleźliśmy jakieś ciało. No dobrze. Ruten. To chodźmy do Apollosa, bo raczej to jest coś podejrzanego. Zobaczymy, czy on coś powie na ten temat. Hej! A tu jest Dago. Gdzie jest Apollos? A, dziecina łatwa kradzież, daj. Gdzie Apollos poszedł? Pyron. Saturasa? Nie, jest jeszcze. Saturas, czy ty widziałeś Apollosa? Niech cię chroni! Może wszedł do środka? Nikorenos, Apollos. Hey, odnalazłem martwe ciało. Gdzie dokładnie? Kawałek drogi stąd, za wzgórze. Przy ciele Denata był taki wisiorek. Ciekawe. Musi pochodzić z jakiejś odległej krainy. Choć jego historii zapewne już nigdy nie poznamy. Moje przeczucia się potwierdzają. Niestety, niedaleko stąd musiała zostać popełniona okrutna zbrodnia. Szukaj dalej. Być może znajdziesz jeszcze jakiś inny ślad. Okej, no znaleźliśmy Rutena. Ewidentnie spadł ze skały faktycznie tam, gdzie ja byłam przy tych osadnikach. Jeszcze raz powinniśmy w takim razie wejść na górę. Tylko myślę, czy tym razem się tam nie zmarwinić, bo jednak wchodzenie po tej drabinie to jest jakiś żart. Nie wiem, czy uda nam się coś jeszcze znaleźć, a nie chcę potem, żeby się okazało, że wchodzimy tam na marne. Więc pozwólcie, że się
zmarwinimy na górę. I zobaczymy. Czy tutaj się coś nie stało? Arten? Widzicie dobrze, że tutaj zlazłam stąd, bo byśmy mieli nie lada kłopot. I tak mieliśmy chyba full życia, jak nie to zaraz coś zjemy, żeby nie było, że cheaterstwo moje. Dobra, jak spadniemy, to oczywiście się uda nam wyleczyć. Wow, nie sądziłam, że uda nam się tak łatwo zejść. No dobrze. No tutaj było martwe ciało. Czy coś jeszcze? Wokół tej skały na przykład. Kurczę. No tutaj wokół tej skały już nic raczej nie ma. Jeszcze się możemy tutaj przejść, no ale wątpię, że to coś zmieni. Chociaż kto wie. Aha, bardziej postanowił sobie iść. Dziękuję, że jednak przestałeś. O matko, znowu to zrobiłam. Dziękuję, że się odbagowałeś jednak. Tutaj niczego nie ma. Tak naprawdę wokół tej skały żeśmy zrobili jedno wielkie kółko. Nic to raczej nam specjalnie nie dało. Może tutaj coś, cokolwiek, nic. Tutaj w wodzie też nic. No tutaj znaleźliśmy ciało. No i coś jeszcze podejrzanego. Może teraz coś się w tamtej jaskini pojawiło? Sama nie wiem. Nie wiem, wejdziemy tam jeszcze raz, się upewnić, czy na pewno tam niczego nie ma. Tu się coś zaświeciło, ale to chyba jakaś tekstura po prostu. Nie no, tutaj się dalej nic nie dzieje. Sama nie wiem teraz, co o tym myśleć. No dopóki nie ogarniemy tych złych snów Apollosa, no to nie ruszymy dalej questa. Ja nie widzę, żeby coś jeszcze miało tu być. Czy tutaj na górze jeszcze nie mam jakiegoś demona przypadkiem do zabicia? Bo mi się coś kojarzy, że... Jeszcze jeden tu latał. Aha, okej, okay, dobrze, dziękuję, gro. Położyłam się na miksturkę i to się właśnie wydarzyło. Ale no już wychodzimy z bagien, a mieliśmy czegoś poszukać, także... Przydałoby się jeszcze pobiegać trochę. Najgorsze jest to, że tutaj ja już na tych bagnach nic nie widzę, nie? Możemy się jeszcze udać właśnie w tamtą drugą stronę. Ale raczej niewiele nam to da, bo ta sprawa dotyczy tego całego Rutena. A nie tych osadników. Ale po tamtej stronie nic nie widziałam, więc może coś jest jeszcze tutaj? Jeżeli nie, no to wiadomo, zaraz sobie odpalimy jakiś poradnik i poszukamy czegoś. No tutaj ewidentnie nic się nie dzieje za bardzo. Jak tam osadnicy się macie? Wszyscy są na miejscu. Not, osadnik i Kate. Dobra, wszystko się zgadza. Więc tutaj akurat nic. Wiecie co, przenieśmy się do obozu magów wody.
I teraz fajnie by było, żebym właśnie sobie to sprawdziła. O co chodzi, bo to nam powinno pomóc. No i już mamy poradnik tak naprawdę. Popiera mi się ten poradnik, czy nie za bardzo? No, raczej się pobiera. Tak, pobrał mi się poradnik i to będą zadania w obozie magów wody, złe sny Apollosa, strona 14. Sprawdźmy rozwiązanie tego questa. Powinniśmy znaleźć jeszcze jedną rzecz, czyli zakrwawioną siekierę według poradnika. I to w okolicy właśnie tej dziury, znaczy tej góry tutaj, więc poszukajmy, czy jakiejś zakrwawionej siekiery tutaj nie ma faktycznie. Ja tutaj już biegłam wokół tego. A czy ja zebrałam jakąś zakrwawioną siekierę? Przypadkiem? Nie. O, proszę bardzo, zakrwawiona siekiera. Znaleziona. Chodźmy jeszcze raz w takim razie do Apollosa. No i wygląda na to według poradnika też, że faktycznie miałam rację co do Artena. Znaczy co do tych osadników na górze. Strażnik Hem nie żyje. Tak w ogóle. Wiem, szkoda, ale dzięki za informację. Fajnie, że mogliśmy też mu to powiedzieć. Apollos się pewnie zainteresuje tą całą siekierą. Ciekawe. Hej! Odnalazłem zakrwawioną siekierę. A więc odnalazłeś kolejny ślad. Niedaleko stąd musiała zostać popełniona okrutna zbrodnia. Tylko najgorsi zbrodniarze używają do mordu siekiery. Intuicja podpowiada mi, że jakiś związek z tym zabójstwem mają osadnicy mieszkający na wzgórzu niedaleko naszego obozu. Udaj się do nich i postaraj się czegoś dowiedzieć. No jasne, no to w takim razie idziemy. Może jeszcze nawet uda nam się dzisiaj to zadanko zrobić. Myślałam, że nam z tym portalem pójdzie szybciej, że otworzymy go i w ogóle. No ale wyskoczyło nam takie zadanie z tymi złymi snami. No to teraz trzeba się tym zająć. Pozwólcie, że tak jak mówię, zmarwinimy się na górę. Bo będzie dużo szybciej, niż jakbym miała... Wiadomo, co robić. No i co? W takim razie porozmawiajmy na przykład z Lockharem. Niedaleko waszego obozu znalazłem ciało i siekierę. Co takiego? U podnóża góry, na której mieszkacie, znalazłem martwe ciało oraz zakrwawioną siekierę. Co? O czym ty w ogóle mówisz? Mam jeszcze raz powtórzyć? Martwe ciało i... Przestań, nie trzeba. Czyje to ciało? Nie wiem, ale znalazłem przy nim ten dziwny wisiorek. Nie wiesz, do kogo mógł należeć? Wiem. To wisiorek Rutena. Ruten? Kto to? To mój drugi służący. Zniknął kilka dni temu. Sądziliśmy, że zabiły go bestie. Miał się udać po drewno na opał, a potem długo nie wracał. Spotkał go marny los. Niestety te piekielne potwory są śmiertelnie niebezpieczne. Nie sądzę, aby to potwory go zabiły. Potwory nie używają siekier. Skąd wiesz, że został zabity siekierą? Czy chcesz zobaczyć jego ciało? Ja je widziałem. To nie były rany zadane przez bestię. Sądzę, że zabił go człowiek. Człowiek mieszkający w twoim obozie. Co? Jak śmiesz? Uspokój się. Chcę tylko znaleźć mordercę, ktokolwiek nim jest. Rozumiem, że nie przyznajesz się do winy. Chyba naprawdę chcesz mnie wyprowadzić z równowagi. Oczywiście, że się nie przyznaję, bo nie mam do czego. I jestem pewien, że się mylisz. Ani ja, ani moja żona, ani mój służący nie zabiliby Rutena. Jesteś tego pewien? Tak. To się jeszcze okaże.
Okej, okay, no to wtedy w takim razie robimy przesłuchanie wszystkich. Hej. Arten. Niedaleko waszego obozu znalazłem ciało i siekierę. No i? To było ciało Rutena. Rutena? Co mnie to obchodzi? Przecież razem służyliście Lokarowi. Tak, przez pewien czas był mi bliski jak brat. Ale od jakiegoś czasu... Co się stało? Nie mogę ci tego powiedzieć. Lepiej zapomnij o śmierci Rutena. Tak musiało się stać. Powiedz wszystko, co wiesz. Kim jesteś, żeby się w to mieszać? Chcesz postradać życie? Dobrze, że tylko my jesteśmy w to wplątani i lepiej by nikt więcej się w to nie mieszał. Ale w co? To mroczne sprawy. I tak już za wiele powiedziałem. Obawiam się zemsty. A teraz odejdź. Okej, okay, dobra. Rita? Niedaleko waszego obozu znalazłem ciało i siekierę. Słucham? U podnóża góry, na której mieszkacie, znalazłem martwe ciało oraz zakrwawioną siekierę. Jak to? To niemożliwe. A jednak... Czyje to było ciało? Przy zmarłym znalazłem pewien wisiorek. Twój mąż rozpoznał go. Należał do waszego służącego Rutena. Co? Ruten? To niemożliwe. Nie mogło mu się coś takiego przytrafić. Chcesz wybrać się ze mną i zobaczyć ciało? Nie, nie. Wierzę ci. Musimy wykryć, kto go zabił i pomścić jego śmierć. Ruten był naszym wiernym służącym przez wiele lat. To musiał być ktoś z waszego obozu. Co? Nie podejrzewasz chyba mojego męża, Artena, albo mnie? Każdy jest podejrzany, ale najbardziej dziwi mnie to, że Rutena nie było w waszym obozie już kilka dni. A mimo to nie szukaliście go, ani nie uczyniliście nic w tym kierunku. Czyżby jakaś zmowa milczenia? Zaczekaj. Nie możesz odkryć, kto zabił Rutena. Nie rozumiem. Ruten był moim kochankiem przez wiele lat. Jednak ostatnio zażądał ode mnie, bym zostawiła Lokhara i gdzieś z nim uciekła. Kompletnie oszalał. I dlatego go zabiłaś? To nie ja go zabiłam. Zresztą, co ci to w ogóle obchodzi? W końcu to nie twoja sprawa. Morderca musi być ukarany. Na tym świecie nigdy nie znajdziesz sprawiedliwości. Jestem wręcz pewna, że to Lokhar zabił Rutena, ale i tak nie znajdziesz na to żadnych dowodów. Lepiej zostaw tę sprawę w spokoju. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Muszę poznać prawdę. Prawda? Coś takiego nie istnieje. Każdy ma swoją własną prawdę w zależności od tego, jak mu wygodnie. Mylisz się. Prawda istnieje. Prawda, która jest odbiciem rzeczywistości. Rzeczywistość? O czym ty bredzisz? Zresztą to nieistotne. Już ci powiedziałam. To Lokhar zabił Rutena, ale i tak nie znajdziesz na to żadnych dowodów. Okej, okay, no widzę, że musimy się udać do magów, bo tutaj się coś dziwnego dzieje. I zobaczymy, co powie na to wszystko Apollos. No ewidentnie sprawa się nam komplikuje. Hej! Na szczęście mamy poradnik. Co? No bez przesady. Kiedy ja się zapisałam? Ostatni zapis. 13.26 to było na dole. Jezus, ja się naprawdę nie zapisałam. Dobra, jeszcze raz to musimy pobiec. Czy ja mam włączonego Marvina dalej? Nie. No niestety, moi drodzy, ale robienie tego po prostu non-stop jest tak chore. Dobrze, czy Lokhar ma coś do powiedzenia na ten temat? Nie. Czy Rita ma coś jeszcze do powiedzenia? Nie. A czy Arten ma coś jeszcze do powiedzenia? Słyszałeś coś o romansie twojej pani i Rutena? Tak, swego czasu były takie plotki. Ale to musiały być bzdury wyssane z palca. Jesteś pewien? Nie, ale znałem Rutena bardzo dobrze. I wiem, że to niemożliwe. No dobrze, czy ktoś jeszcze ma coś tutaj do powiedzenia? Okej, okay, no to widzę, że mamy tutaj ciężką jakąś sprawę do zgryzienia. Słyszałem pewne plotki o twojej żonie.
Słucham? Rozmawiałam z paroma osobami i... Czy nie podejrzewasz, że twoja żona i Ruten... Co moja żona i Ruten? Mieli romans? O bogowie! Jak możesz wygadywać takie bzdury? Skąd ci w ogóle przyszło to do głowy? A gdybym ci powiedział, że dowiedziałam się o tym od Rity? I dlatego zabiła Rutena? To kompletnie nie trzyma się kupy. Lepiej daj mi spokój, a sam zajmij się swoimi sprawami. Okej. Ty już nic nie masz do powiedzenia. Rita też nie. Arten też nie. Dobrze, to lecimy do magów wody. Dobrze. Czy teraz mogę porozmawiać dalej z Apollosem? Hej. Tak, raczej tak. Tak. Rozmawiałem z osadnikami. Oto co udało mi się ustalić. Jeden z osadników Lokar twierdzi, iż nic nie wie i nie podejrzewa nikogo ze swojego obozu. Dowiedziałam się tylko tyle, że zmarły miał na imię Ruten. Jego żona Rita wyznała z kolei, że za tym samym był jej kochankiem i być może to zazdrosny Lokar zamordował. Jednak ten na słowa o zdradzie Rity niespecjalnie zareagował. Zresztą nie wygląda na kogoś, kto z powodu zdrady żony zabija. Jest jeszcze trzeci osadnik, Arten. Właściwie jest to służący Rity i Lokara. Dość dziwnie zareagował na wiadomość o śmierci, ale od niego też nic nie wyciągnąłem. Daj mi pomyśleć. Sprawa wydaje się być dość zagmatwana, ale w moim przekonaniu główną przeszkodą jest to, iż żaden z tych ludzi nie mówi pełnej prawdy. Coś lub ktoś im w tym skutecznie przeszkadza. Co masz na myśli? Trzeba im pomóc wydobyć prawdę. A właściwie będziemy chyba musieli skorzystać z najnowszego odkrycia Mynkosa. Co to za odkrycie? Jak zapewne wiesz, Mynkos bada starożytną historię Jarkendaru. Otóż niedawno natrafił na ustęp traktujący o krysztale prawdy. Kryształ czego? Prawdy. Podobno posiadał niezwykłą moc wydobywania z każdego człowieka prawdy. Posiadając taki kamień, można było zadawać pytania, a pytany musiał odpowiedzieć prawdę. Myślę, że ten kamień znalazłby idealne zastosowanie w tej zawikłanej sprawie. Porozmawiaj z Mynkosem i spytaj się, czy wie, jak taki kryształ przygotować. W porządku. No dobrze, w takim razie Mynkos, ty jesteś tutaj. Hej, ty. Potrzebuję kryształu prawdy. Co? Skąd o nim wiesz? Spokojnie. Przysyła mnie Apollos. Muszę odkryć, kto zamordował jednego z osadników. Ach tak. To zmienia postać rzeczy. Ale po co dokładnie ci ten kamień? Chcę porozmawiać z pozostałymi osadnikami i wydobyć z nich prawdę. Zwykła rozmowa nie dała niestety żadnego rezultatu. Taki z ciebie Sherlock Holmes, jak ze mnie król Myrtan. Słucham? Nic. Tak się właśnie składa, że wczoraj udało mi się wtłoczyć odpowiednią moc do kryształu. Nadarza się więc świetna okazja do wypróbowania jego działania. Jest tylko jeden mały problem. Jaki? Kryształ można wykorzystać do przepytania tylko jednej osoby. Dlatego musisz się dobrze zastanowić, z kogo chcesz wydobyć prawdę. Bo więcej kamieni już nie mam. Jak już sprawdzisz jego działanie, przyjdź i opowiedz mi o tym. Jestem ciekaw efektów. Na pewno nie omieszkam ci opowiedzieć. Oto kryształ. Dzięki. No dobrze. Według poradnika, moi drodzy, na szczęście go mam, wow, powinniśmy przepytać Artena, ponieważ on wyjawi nam 100% prawdę, która będzie nam bardzo przydatna w rozwiązaniu tej sprawy. Oczywiście znowu przeniesiemy się F8 na górę, bo to jest żart po prostu, żebym ja musiała tam inaczej wchodzić po tych głupich drabinach. Więc zróbmy to. Super. I teraz spróbujemy wykorzystać kryształ na Artenie. Jeszcze się tylko upewnię, czy na pewno poradnik mówi o Artenie. Tak, tylko Arten nam wyjawi osobę, która zamordowała, więc spróbujmy na Artenie. Hej. Mam tu pewien kryształ. Jaki kryształ? Kryształ prawdomówności. Teraz powiesz mi, co wiesz na temat zabójstwa Rutena. Tak, moc kamienia. Czuję, jak działa.
Mów! Bruten został zamordowany. Został zamordowany przez Ritę. Dlaczego? Ona praktykuje, uprawia czarną magię. Bruten kiedyś ją na tym przyłapał, a następnego dnia już nie żył. Bałem się jej. Posiada potężną, mroczną moc. Nikt nie zdoła jej pokonać. To się jeszcze okaże. Dobrze, że mi to powiedziałeś. Teraz jakby lżej, ale też czuję, że nadchodzą godziny zemsty. Strzeż się, Rity. Okej, w porządku. Czy ja mogę z Ritą? Mogę, ale podobno ona jest w stanie nas zabić, więc może lepiej chodźmy do Apollosa powiedzieć mu o tym, że już wiemy, o co chodzi. Hej, ty! Dzięki kryształowi poznałem prawdę. Słucham. Ruten został zamordowany przez Ritę, gdyż przyłapał Ritę na praktykowaniu czarnej magii. Więc to kobieta jest przyczyną tego zdarzenia. Tak. Wszystko wskazuje na to, że zastraszyła Artena. Żył w ciągłym strachu o swoje życie. Ta Rita zaczęła praktykować czarną magię? Tak wynika z relacji Artena. Jednak zbyt wielu szczegółów na ten temat nie wiem. Najbardziej interesujące jest to, skąd Rita czerpała wiedzę na temat tej zakazanej sztuki magicznej. Na Myrtanie takie przestępstwo karze się śmiercią. Ale my postąpimy inaczej. Postaraj się przekonać Ritę, że ma szansę uwolnić się od zgubnego wpływu demona. Jeśli się zgodzi, istnieje duża szansa na jej przeżycie i zdobycie informacji, w jaki sposób poznała ten rodzaj magii. Co dokładnie mam zrobić? Po prostu powiedz jej, że wiesz o wszystkim i postara się ją przekonać. Wiele zależy od tego, jak poprowadzisz rozmowę. Na wszelki wypadek, gdyby coś poszło nie tak, będę ci w tej rozmowie towarzyszył. Świetnie. Będę czuł się bezpieczniej. Dobrze. Czy możemy od razu się tam udać? Oczywiście. Najlepiej, jeśli jak najszybciej się tam teleportujemy. Weź tę oto runę i spotkamy się na miejscu. Wow, dziękuję. Wreszcie nie będę musiała tam iść. Dziękuję bardzo. Runa do obozu osadników pod dziewiątką. Lecimy. Zapiszemy się. Porozmawiaj teraz z Ritą. Jednak pierwszymi słowami, jakie wypowiesz, muszą być Adana Sheltegara. Adana Sheltegara? Tak. Co to znaczy? W języku pradawnym oznacza to Adanosie, wyzwól tę duszę z mocy zła. Rozumiem. Powiedz te słowa, a następnie oczekuj na reakcję. Jednak niezależnie od tego, jak ta kobieta się zachowa, postaraj się przekonać ją, że ma szansę wyzwolić się z mocy zła. Być może uda nam się ją uratować. No dobrze. To spróbujmy. Adana Sheltegara. Co? Boli mnie, Piotrze. Co ty wygadujesz? Adana Sheltegara. Przestań! Przestań! Powiedz mi, kim jesteś? Jestem odbiciem mego pana. Jestem jego zwierciadłem. Mów prawdę, kim jesteś? Moje imię to Rita. Jestem sługą mego pana. Jestem jego niewolnicą. Parę lat temu zaczęłam się zajmować czarną magią i szybko zdobyłam wielką moc. Odkryłeś to. A teraz wszyscy wiecie! Zaczekaj. Mogę ci uwolnić od tego. Uwolnić? Tylko śmierć może mnie uwolnić. Uwierz mi, jest inny sposób. Magowie wody mogą ci pomóc. Musisz tylko tego chcieć. Chcieć? Chcę tylko śmierci. Nie możesz. Masz szansę żyć. W takim razie spiesz się, śmiertelniku. Masz niewiele czasu, aby mi pomóc. Jeszcze trochę, a moja czarna magia eksploduje. Chwila. Okej. Udało mi się przekonać Ritę. Doskonale. Teraz użyj na niej tego zaklęcia.
To specjalne zaklęcie zniszczenia zła, a także uwolnienia i uzdrowienia. Oczyści jej duszę ze złych wpływów. Dobrze, tak zrobię. No dobrze, zaklęcie, gdzie to jest? Zniszczenie zła, to chyba to. Najwyżej ją zabije, nie? Dobra, spróbujmy. No i, Apollos? Jesteś już uwolniony. Dziękuję ci, nieznajomy. Co prawda czuję się jeszcze bardzo słabo, ale z drugiej strony jest mi tak lekko na duszy i ciele. Wreszcie odzyskałam wewnętrzny spokój. Ostatnie lata mojego życia to był koszmar. Nieustanna ucieczka przed wyrzutami sumienia i krótkie chwile upojenia czarną magią. Nie wracaj już do tego. Teraz będziesz pod opieką magów wody i nikt ci nie grozi. Powoli powrócisz do pełni sił. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za pomoc. Jak właściwie masz na imię? Na imię niech pozostanie tajemnicą. Choć może przyjdzie czas ujawnienia go. Rozumiem. W podzięce przyjmij ode mnie ten skromny dar. Oto piękny puchar do wina. Obyś zawsze pił same wyborne trunki. No i dobrze. Apollo zadowolony? Widzę, że moje zaklęcie podziałało. Zdaje się, że Rita jest już uwolniona. Wszystko na to wskazuje. Teraz jednak potrzebuje szczególnej opieki. Osoba będąca pod silnym wpływem demona jeszcze przez jakiś czas może być osłabiona i podatna na zło. Najlepiej będzie, jeśli Rita przez jakiś czas pobędzie w domu uzdrowicieli. Mam jej o tym powiedzieć? Nie trzeba. Sam porozmawiam o tym z nią i z jej mężem. Zło zostało pokonane, a ja od tej pory powinienem cieszyć się spokojnym snem. To chyba najważniejsze. Powiedzmy, że ważne. Najważniejsze, że udało się nam wykryć sprawcę mordu. Także i w tej krainie powoli musimy zaprowadzić ład i harmonię. Sądzę, że świetnie się spisałeś podczas tej misji. Udaj się teraz do Saturasa i przekaż mu dobre nowiny. Super, plus 7 do magów wody. W takim razie, moi drodzy, ja już wam dziękuję w tym odcinku. W kolejnym porozmawiamy z Saturasem i udamy się na miejsce przywołania portalu. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę albo jakiś miły komentarz. A jeżeli chcecie widzieć więcej, to mile widziana subskrypcja z dzwoneczkiem oczywiście. Lecę montować dla was ten odcinek. Życzę wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, zależy kiedy oglądacie. No i co, trzymajcie się, na razie, cześć, pa pa.